piłkę i bardzo sprawnie się przedostał. Z 2-3 razy pomógł zespołowi we własnych szeregach obronnych, więc w sumie udany występ tego, no nie powiem młodzieniaszka, jakiegoś żółtodzioba. Chłopak ma 21 lat we wsy. Nie za dużo w sumie o nim informacji. A teraz Bastos, on znów jest z przodu. Prawa strona za plecy. Właśnie Ture zagrał piłkę, prawy obrońca. Są informacje nie do końca wiarygodne. Lub wręcz bardzo mało wiarygodne. Takie właśnie różne dywagacje hiszpańskich mediów. Benja. Nie, nie będzie honorowego gola. Casilla, jeszcze tutaj jest Ture. Ture! Jak on chciał piłkę zmieścić, strzelając z tak ostrego kąta. I mając... A takie odnoszę wrażenie, miał już drugą znakomitą sytuację ku temu w tym meczu. Ture. Benja. Znów Ture. Coś jednak nie zagrało w tym rozegraniu piłki u zawodników. Lekcja pokoju, myślę, przede wszystkim dla trenera drużyny Kultura, któremu wydawało się, że jego drużyna odpowiednio nastawiona, z odpowiednią taktyką przygotowana do tego meczu. Ture. Czekał na zwrotną piłkę Gajar, ale Ture nie miał ułatwionego zadania. Kovacic jeszcze przeszkadzał Ortizowi. Gajar się tam dostanie. Jest wrzutka z Iverlon, bliskie osiągnięcia piłki. No a teraz Real znów montuje swoją specjalność firmową, a więc Lucas Vázquez, Mariano. No on piłki nie ścięgnął, jest James. James próbuje go blokować i robi to na razie bardzo umiejętnie Ture. Gajar notabene gra w Kolumbijczyk. James atakowany jednak, choć w zgodzie z przepisami, przez rywala. Gajar. Gajar do Ture. Wyszedł naprawdę udanie obronną ręką. Atakowany przez trzech rywali Alex Gajar. A Ture sfaulowany przez Alvaro Morata. Spokojnie może zaliczyć gole. No stąd też właśnie ten mecz jest rozgrywany awansem. Real musi wcześniej poradzić sobie z tą fazą rozgrywek w Copa del Rey, by móc pojechać na klubowe Mistrzostwa Świata. Meczów rozgrywanych aktualnie w Primera División, a w tamtych czasach. A jeśli chodzi o występy w Segunda División, do której to ligi zmierzają konsekwentnie, to sezon 74-75, czyli też bardzo, bardzo dawno temu. Ture. Wtedy ostatni raz rywalizowali na tym szczeblu. A pojawił się też w ataku Ture, do niego właśnie adresowana piłka, znów jednak troszeczkę za plecy Iworyjczyka. Zwolnił atak rezerwowy. Gajar. Pseudonim Dziadek. 30-letni zawodnik. A tak spojrzałem sobie w metryki piłkarzy. Wcale tam takich samych młodzieniaszków nie ma. Wielu zawodników już osiągnęło poziom 28-27 lat, więc trochę na wyrost jest ten pseudonim u Zuiverluna. Tymczasem Bastos. Ortiz. Takiego klubu jak obecnie Kultural byle gdzie nie odejdzie, ale przypadek Gajara, ale też Bastosa pokazuje, jakie perełki można znaleźć w trzeciej lidze hiszpańskiej. Jestem... Małe rozrzucenie środkowego napastnika Gajar. Ture. Ture. Też widać, że ten chłopak ma pojęcie o futbolu. Ortiz! Nacho! To była kluczowa interwencja, bo ta piłka nie...